Ja! Słuchajcie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej informacji o mnie na stronie www.koach.pl. Od tamtego tygodnia mówię o Jabesie, który odniósł w życiu spektakularny sukces, chociaż nic tego nie zapowiadało, a wręcz przeciwnie. Tydzień temu mówiłem o tym, o czym mówiłem tydzień temu, więc możesz sobie przesłuchać. Tytuł mówi wiele, choć nie wszystko. Uwolnij swój potencjał. A dzisiaj? Jak osiągnąć to, czego pragniesz? A czego w ogóle pragniesz? Czytałem taką humorystyczną ankietę przeprowadzoną wśród kobiet w USA. Jaki powinien być mężczyzna, którego pragnę? Odpowiedzi kobiet w wieku 25 lat. Powinien być przystojny, pełen charyzmy, niezależny finansowo, powinien umieć słuchać, powinien mieć poczucie humoru, powinien być sprawny fizycznie, dobrze ubrany, mieć dobre maniery, umieć docenić piękne rzeczy, robić miłe niespodzianki, powinien być romantyczny i pomysłowy jako kochanek. Takie samo pytanie zadano kobietom w wieku 55 lat. Jaki powinien być mężczyzna, którego pragnę? Nie powinien być brzydki, ale może być łysy. Nie powinien ruszać, dopóki nie wsiądę do samochodu. Powinien mieć stałą pracę, która pozwoli mu raz na jakiś czas wykosztować się na obiad w restauracji. Powinien potakiwać, gdy z nim rozmawiam. Powinien od czasu do czasu pamiętać puenty dowcipów. Powinien mieć wystarczająco dobrą kondycję, aby grać w karty. Powinien nosić koszulę, która zakrywa mu brzuch. Powinien kupować coś więcej niż chipsy, kiedy wybieramy się na romantyczną randkę. Powinien pamiętać o opuszczaniu klapy sedesu w toalecie. Powinien golić się większość weekendów. A jaki powinien być mężczyzna, którego pragnę? Odpowiedzi kobiet w wieku 85 lat. Pierwsze, powinien oddychać. Drugie, powinien trafiać do muszli klozetowej. A jakie są twoje pragnienia? Zobaczmy na historię opisaną w pierwszej Księdze Kronik, 4 rozdział 9-10 o Jabesie. Jabes był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jabes, gdyż myślała, w bólu rodziłam. A Jabes wołał do Boga Izraela tymi słowami. I do tego miejsca rozważaliśmy tydzień temu wiele ciekawych rzeczy i teraz Jabes o co woła? Pierwsza prośba. Obyś mi prawdziwie błogosławił. No i to już w ogóle jest świetne. Obyś mi prawdziwie błogosławił. Ponieważ od zawsze, mimo że chrześcijaninem jestem już 23 lata, to zawsze rozumiałem, że być chrześcijaninem to oznacza, że muszę być otwarty na wszystkich ludzi. Przepraszam. Mój znajomy, który jest pastorem, został kiedyś zapytany przez jednego człowieka, dla kogo robicie niedzielne nabożeństwa? Dla chrześcijan czy niechrześcijan? A on uśmiechnął się, popatrzył na tego człowieka i powiedział: my niedzielne nabożeństwa robimy dla ludzi, a ludzie to są i chrześcijanie, i niechrześcijanie. Bardzo dobra odpowiedź. Więc ja generalnie rozumiem, że powinienem być z ludźmi i nie ograniczać się jedynie do ludzi wierzących czy niewierzących, jakkolwiek. Zawsze takie zamykanie się w takim wewnętrznym kręgu, C.S. Lewis, ten od Alicji w Krainie Czarów i od wielu innych fantastycznych książek, powieści z Narni, mówił o czymś takim jak wewnętrzny krąg. Nie będę tego tematu rozwijał. Rzucam tylko kilka myśli, kilka książek, może to tam się komuś gdzieś przyda. W każdym razie nie jest dobrze zamknąć się w takim kręgu ludzi podobnie myślących. Więc mając kontakt z różnymi ludźmi, czasami jestem w towarzystwie, są ludzie wierzący, niewierzący, chrześcijanie, niechrześcijanie i tak dalej. I czasami ktoś z chrześcijan, taki szczególnie gorliwy, odzywa się nagle nie w 5, nie w 10 tekstem typu: Halleluja, jak Bóg mi błogosławi. Jeżeli natrafił na w miarę odważne towarzystwo ludzi, którzy nie są chrześcijanami, to zwykle usłyszy coś w stylu: stary, co masz na myśli? Właśnie. Często, i to mi się bardzo podoba w chrześcijaństwie, że chrześcijaństwo jest praktyczne. Bardzo często możemy żyć w jakichś mitach różnych. Ale Jabez mówi: Boże, chcę prawdziwych błogosławieństw. Prawdziwe błogosławieństwo można zobaczyć, pokazać, dotknąć, tak?
Jeżeli Bóg ci błogosławi, to widać. Możesz powiedzieć coś konkretnego, co oznacza, że Bóg ci błogosławi. I chcę pokazać trzy rzeczy, które w tamtym okresie, czyli w czasach Starego Testamentu, dla Żyda były oczywiste. Że po tych trzech rzeczach rozpoznawano, czy Bóg komuś błogosławi, czy nie. Pierwsze, czy był bogaty, drugie, jakie miał relacje i trzecie, czy był zdrowy. Ciekawe, nie? Czy był bogaty, czy był szczęśliwy i czy był zdrowy. Później to się wymieszało i niektórzy mówią, a to można jednak być szczęśliwym i być nieszczęśliwym, ale to nie o tym będziemy mówić. Pierwsza rzecz to jest bogactwo. W piątej księdze Mojżeszowej lub też w księdze powtórzonego prawa mamy zawarty pewien etap w historii narodu, który nazywamy Izraelem. Wyszli z ziemi obiecanej. Ale wtopa, nie wyszli z ziemi obiecanej, później wyszli, jak ich zabrali do niewoli, ale wtedy weszli do ziemi obiecanej. I Bóg im mówił, co w tej ziemi obiecanej ma być. I w 5 Mojżeszowej 8:18 mówi, pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze. Bóg mówi, że to On daje siłę, moc, umiejętność, to słowo znaczy też koach, do zdobywania bogactwa. Bóg mówi, chcę, żebyś był bogaty. I że to jest częścią przymierza z Bogiem. Ciekawa książka wyszła. Polecił mi ją znajomy. Przejrzałem, mam zamiar niedługo ją przeczytać. Mądrość żydowska w biznesie. Człowiek, który jest Żydem, czyta Stary Testament, a jednocześnie jest doradcą biznesowym bardzo znanych firm w Stanach Zjednoczonych. Napisał tą książkę, widząc, jak wiele mądrości biznesowej jest zawartej w Biblii. Tak a propos, to słyszałem dobry dowcip. Dlaczego większość ludzi na świecie nie lubi Żydów? Ktoś odpowiedział, dlatego, że większość z nich, z tych ludzi, jest coś Żydom winna. I dlaczego Jabez modli się o prawdziwe błogosławieństwa? Modli się o to, żeby być bogatym, między innymi. Ponieważ to jest prawdziwe błogosławieństwo. Możesz powiedzieć, Bóg mi pobłogosławił i jestem bogaty. Nie każdy, kto jest bogaty, to znaczy, że Bóg mu nie błogosławi i nie każdy, kto jest biedny, tak? Nie chcę teraz tak zawężać bardzo tego tematu. Oczywiście są ludzie, którzy za szybko stali się bogaci, to tacy, wiecie, ABS, absolutny brak szyi, a też są ludzie, którzy nie są bogaci, jednak Bóg im błogosławi w innych dziedzinach, a w tej dziedzinie być może oni mają jakieś inne rozumienie tego, czy Bóg im chce błogosławić, a może są w etapie, gdyż dopiero gromadzą bogactwa, jakkolwiek. Chcę tylko powiedzieć, że Bóg chce nam błogosławić z kilku powodów. Po pierwsze, błogosławieństwo finansowe stwarza ci więcej możliwości w życiu. Im więcej masz finansów, tym więcej masz możliwości. Wiesz, jeżeli nie masz hopla na punkcie finansów w żadną ze stron, to dosyć prosto zrozumiesz to, co teraz powiem. Mówię, jeżeli nie masz hopla, bo spotkałem już ludzi, którzy absolutnie, mimo wysokiego IQ, nie są w stanie zrozumieć tego zdania, bo to jest problem emocji, nie IQ. To jest to, że pomyśl sobie o jakimkolwiek problemie, jaki teraz przeżywasz. No coś, no ogranicz, jeżeli masz wiele problemów do trzech, które teraz przeżywasz. I pomyśl sobie, gdybym dał ci 1 000 000 euro, po prostu darowizna, wiesz, taka, urząd skarbowy o niej nie wie. W wielu wypadkach rozwiązałoby to większość problemów. Tak, wiem, że o tym mówiłem, tylko chcę to przypomnieć. Nie wszyscy słuchają wszystkich audycji. A kilka myśli jest wartych tego, żeby je przypominać. Więc to jest jedna rzecz. Masz o wiele więcej możliwości, kiedy jesteś człowiekiem zamożnym. Druga rzecz. Oznacza to, że dobrze służysz innym. Bardzo lubię tę definicję i będę ją często powtarzał, dopóki nie znajdę lepszej. Że bogactwo to nagroda od społeczeństwa dla człowieka, który mu dobrze służy. Robisz coś, ktoś to mówi, to jest fajne, doceniam to, zapłacę mu za to. Tak? Inna rzecz oznacza, że szanujesz finanse. Nie znaczy, że je kochasz. Biblia mówi w Nowym Testamencie, że źródłem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy, tak? Czyli chciwość. Natomiast nie mówi nic o tym, że pieniądze są złe. Tak? Więc mamy kochać ludzi, a używać pieniędzy. Natomiast, żeby używać pieniędzy, musimy je szanować. No jest to dla mnie bardzo ciekawe i czytałem o tym w książkach, a o wiele bardziej fascynujące i naprawdę zastanawiające jest to, kiedy mam okazję
przebywać z ludźmi dużo zamożniejszymi ode mnie i widzę, jak oni szanują każdy grosz. Dobrze przeliczają, zastanawiają się. Ja w wielu wypadkach myślę, co tam te parę złotych. Jednak te parę złotych w skali roku, 10 lat, urasta do dużej sumy. Więc w życiu masz to, co szanujesz. Jeżeli szanujesz finanse, masz finanse. I ja bez modli się, Boże, chcę prawdziwych błogosławieństw. Chcę widzieć to, że Ty mi błogosławisz i jednym z tych przejawów było bogactwo. Inny przykład to jest pierwsza księga Mojżeszowa, 39 rozdział o Józefie, który trafił do niewoli i kupił go pewien Egipcjanin. I w wierszu drugim mam napisane, a Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze. Trzeci wiersz mówi, Pan jego widział, że Bóg jest z nim i sprawia, że we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. I czwarty, Józef zdobył jego życzliwość i służył mu, przywołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. I to jest właśnie to, że prawdziwe błogosławieństwo to jest to, że w życiu ci się powodzi i przez to, że ci się powodzi, dostajesz coraz więcej do zarządzania. On zarządzał w domu Potyfara, a później długie koleje losu, nie zawsze pozytywne, i były takie momenty, kiedy można było zapytać, gdzie jest Bóg, jednak on ufał Bogu i Bóg go przez to przeprowadził. Natomiast, ale dzisiaj o tym Bogu, dobra, zaraz zejdziemy na bardziej przyziemne tematy. Natomiast na końcu został premierem, tak, Egiptu, dlatego że umiał dobrze zarządzać. Więc pierwsze błogosławieństwo to są finanse i popatrz na to w ten sposób. Jakiekolwiek masz finanse teraz, dobrze nimi zarządzaj. Coś odłóż, coś zainwestuj. Pierwsza podstawowa rzecz. Nie wydawaj wszystkiego. Coś odłóż, coś zainwestuj. Ok. Idziemy dalej. Druga rzecz, po którym Izraelici poznawali, że dobrze im się powodzi, to były udane relacje. W drugiej księdze Mojżeszowej, czy w księdze wyjścia, to już w zależności od parafii, wiersz 34, rozdział 34, wiersz 12. Bóg mówi tak do Izraelitów. Zaraz po tym, jak nadał im 10 przykazań. Wystrzegaj się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której idziesz, by się nie stali dla ciebie pułapką. Bóg mówi, z pewnymi ludźmi nie zawieraj przymierza. Co to znaczy? Wiesz, kiedy czytasz Ewangelię, czytasz sobie o Jezusie i widzisz, jak on tam uzdrawiał, wyganiał demony, mówił nauki, kłócił się z faryzeuszami, o takie rzeczy robił. I nagle w jednym momencie wygania kupców ze świątyni. I niektórzy ludzie myślą, wow, ale tu się wkurzył. Tak, zrobił nawet bicz. Oczywiście nie uderzył żadnego człowieka, no ale rozgonił to całe towarzystwo. Świątynia była własnością Boga, on był Bogiem, przyszedł, no więc ich powyganiał. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, on ich powyganiał z tego miejsca, które miało być miejscem, gdzie mieli inni, nie Izraelici, w tym miejscu w świątyni być i się modlić. Dlatego mówi, że to ma być świątynia modlitwy dla wszystkich narodów. Nie chodziło tylko o to, że oni handlowali, bo to było w porządku, że oni sprzedawali te gołębie, bo one były na ofiarę. Natomiast nie w porządku było to, że oni zagospodarowali jakiś plac, który miał być dla obcokrajowców i powiedzieli, won obcokrajowcy, tylko my Żydzi tu będziemy. Więc po pierwsze, o czym Bóg nie mówi w tym fragmencie, Bóg nie mówi, że oni nie mogli handlować ani cokolwiek spotykać się i rozmawiać z tymi obcokrajowcami. Bóg mówi, żeby z nimi nie wchodzili w przymierze. To jest duża różnica. Mówiąc prostym językiem, Bóg mówi, z nimi nie powinieneś się przyjaźnić, nie warto. Jeżeli z nimi będziesz się przyjaźnił, ściągną cię w dół. I o tym Bóg mówi. I to jest tak ważne, kto z kim przestaje, takim się staje. Tak? Prosta mądrość ludowa. I to naprawdę jest mądrość ludowa, a nie tylko powiedzonko ludowe. Więc chodzi o to, żeby przyjaźnić się z właściwymi ludźmi. Bo wejście w przymierze to już jest bliska relacja. I chodzi o taką bliską relację z innymi ludźmi. I nie z każdym Bóg mówi, tak? To jest jakby jasno i wyraźnie. Wystrzegaj się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której idziesz. By się nie stali dla ciebie pułapką. Ludzie, z którymi wchodzisz w niewłaściwe relacje, stają się dla ciebie pułapką. Wykorzystują cię, obmówią ci, wykorzystają emocjonalnie, tak zwane wampiry emocjonalne. Po prostu stracisz swój czas i nie rozwiniesz się. Natomiast co zrobić, żeby przyciągnąć do siebie właściwych ludzi? Bardzo proste. Powiem ci cztery proste rzeczy, które ci w tym pomogą. Po pierwsze, uśmiechaj się. Uśmiech powoduje wydzielanie endorfin, czyli masz lepsze samopoczucie. Co więcej, około 4 razy mięśni twarzy
mniej trzeba użyć do uśmiechu niż do smutku. Ktoś ciekawą rzecz przesłał mi na Facebooku. Jakiś mówca wyszedł i opowiedział dowcip. I ludzie się zaśmiali. Potem mówi coś dalej. Za chwilę znów opowiedział ten sam dowcip. Tylko się uśmiechnęli. Za trzecim razem, kiedy opowiedział im dowcip, nic, nie zareagowali. Za czwartym razem poczuli się zażenowani, że w ciągu 45 minut czwarty raz opowiada ten dowcip. I on wtedy powiedział tak. I to jest bardzo ciekawe. Czwarty raz nie zaśmiejemy się z tego samego dowcipu. Natomiast gdybym czwarty raz opowiedział wam jakąś smutną historię, ciągle bylibyście poruszeni. I to jest tak, zobacz, że jak często wspominamy jakieś złe rzeczy, żeby się dołować, tymczasem okazuje się nawet o wiele mniej mięśni twarzy używamy do tego, żeby się po prostu uśmiechnąć. Więc uśmiechaj się. Uśmiech rodzi uśmiech. Uśmiech jest pozawerbalną akceptacją. To jest bardzo ciekawa rzecz z mową ciała. Myślę, że może kiedyś zrobię takie szkolenie. Ale to jest w ogóle ciekawa rzecz. To, co ludzie mówią, że to jest mowa ciała, czym im mowa ciała jest naprawdę, jak z mowy ciała możesz wiele wyczytać. Ale nie o tym teraz mowa. Kolejna rzecz. Chwal ludzi. Doceniaj. Zauważaj. Nawet jeżeli to są oczywiste, proste rzeczy. Jeżeli zauważysz oczywiste, proste rzeczy, to znaczy, że je cenisz. A wszystko, co cenisz, masz w życiu. Wszystko, co szanujesz, zostaje w twoim życiu. A czego nie cenisz, nie otrzymasz z powrotem. Kolejna rzecz. Pomagaj. Pomagaj innym, kiedy możesz pomóc. Nie kosztuje ci to dużo, albo możesz poświęcić trochę czasu, wysiłku czy pieniędzy. Pomóż. Kolejna rzecz to prezenty. Wymieniaj się, obdarowuj razem z innymi. To tworzy taki klimat, że jesteś człowiekiem uśmiechniętym, człowiekiem, który docenia innym, pomaga, coś im daje. To naprawdę tworzy klimat, który oczywiście przyciągnie wielu ludzi, którzy będą chcieli z ciebie to wyssać, ale wtedy masz pewien filtr, czyli patrzysz, czy ta relacja jest win-win, czyli zwycięstwo-zwycięstwo. Czy ty na tym korzystasz i druga strona na tym korzysta. Jeżeli tak, budujesz relację, wchodzisz w przymierze, jak to mówi Biblia, z tym człowiekiem, a jeżeli to nie jest tego typu relacja, to po prostu uciekasz z tej relacji. Nie musisz odpowiadać na każdy telefon. Nie musisz spotykać się z każdym. Więc dobrze zadbaj o relacje w twoim życiu. Jedna z ważniejszych sfer i chyba myślę, że mniej docenianych. Wiesz, no to jest świetne, kiedy robisz to, co jest twoją pasją. Dla mnie naprawdę niesamowite. Byłem na slocie, byłem na business campie. Dzisiaj jest piątek, jutro jadę na contest camp. I to jest świetne, spotykać ludzi, przy których możesz się rozwinąć. Ludzi, od których dowiesz się coś ciekawego, ludzi, z którymi możesz zrobić biznes. No, świetna rzecz. Czego w tym nie lubić? Ale jak w każdym środowisku, są różni ludzie. Dlatego ty wybierasz ludzi, którzy wokół ciebie są. I trzecia rzecz, o tych prawdziwych błogosławieństwach teraz mówimy, tak? Trzecia rzecz, to jest zdrowie. Ciekawą rzecz Bóg mówi w drugiej Mojżeszowej, czyli w Księdze Wyjścia, w 23 rozdziale i w 25 wierszu. Jest powiedziane coś, co może niektórych zdziwić, zaskoczyć. Bóg mówi tak. Służcie Panu Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Oddalę też choroby spośród ciebie. Oddalę też choroby spośród ciebie. Okazuje się, że przestrzeganie 10 przykazań spowoduje, że będziesz bardziej zdrowy. Jeżeli nie upijasz się regularnie, jeżeli nie kradniesz, nie kłamiesz, więc nie żyjesz w stresie, jeżeli masz czas na odpoczynek, jeżeli masz dobre relacje z ludźmi, jeżeli nie kieruje tobą chciwość, ale zdrowe poczucie własnej wartości, to wszystko przekłada się na zdrowie. I Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi. Jedną trzecią służby Jezusa było uzdrawianie chorych. I zdrowie jest ważną rzeczą. Pomyśl sobie o kilku aspektach zdrowia, tak? Po pierwsze sen, odpowiednia ilość snu jest potrzebna. Ze snem jest ciekawe, że jedna faza snu trwa 45 minut. Nie chcę tego wątku też rozwijać, bo to nie o śnie dzisiaj jest, chociaż sen jest bardzo ciekawą rzeczą, nawet jeżeli patrzymy na Biblię. Kiedy ludzie spali i co z tego wynikało i czasami z kim spali, co z tego wynikało, ale dobra. Chodzi tylko o to, że jeżeli wiesz, że faza snu to jest 45 minut, więc jak planujesz drzemkę, to dobrze jest sobie zaplanować właśnie w takim rytmie 45, półtorej godziny i wielokrotność tego. Dobra, druga rzecz. Odżywianie.
co jeść, jak jeść, co z czym łączyć, a co nie. I związana z tym rzecz to jest suplementacja. Spoko, nic nie będę sprzedawał, chociaż mógłbym, bo jestem w jednym marketingu wielopoziomowym, który zajmuje się suplementami diety, ale jestem tam głównie ze względu na to, że o 30% taniej kupuję i nie jest to wcale Amway. Natomiast to, do czego zmierzam, zauważyłem, kilka lat temu bardzo często chorowałem, a szczególnie w okresie zimowym. I nasza znajoma, która jest lekarką i bardzo dba o zdrowy styl życia, też nagrała kilka takich fajnych wykładów, robiliśmy szkolenia z nią, to powiedziała o tym, że bardzo ważne jest, żeby suplementować się, uzupełniać, tak, niedobory różnych rzeczy w organizmie. I odkąd zacząłem to w miarę regularnie robić, te choroby zniknęły i już nie choruję od przynajmniej 4 lat. Oczywiście jakiś tam kaszel czy smarkanie się pojawia, ale tu mówimy o chorobach, tak, a nie o jakichś takich stanach. No i już dużo ciekawych rzeczy powiedziała, na przykład o sztucznych witaminach. Kiedyś pomagałem jej przygotować jeden z wykładów, więc w czasie tych wykładów, a propos powiem, bo już tam teraz mam rozproszenia, że mam nagrane te wykłady, może kogoś to by interesowało. W każdym razie szukaliśmy, bo ona zaczęła tłumaczyć, dlaczego sztuczne są niezdrowe, a zdrowe są zdrowe, tak? No i znaleźliśmy taki przykład, który pomógł to wytłumaczyć. Ona mówi tak, witaminy C składają się z wielu elementów, tak jak każda witamina. I teraz wyobraź sobie, że ludzie wychodzą z kościoła, ze ślubu. Podjeżdża duży autokar, zabiera wszystkich i wszyscy przyjeżdżają i jest wesele. To jest naturalna witamina C. A czym jest sztuczna witamina C? Ludzie czekają na przystanku i zamiast autobusu podjeżdża mały bus. Kierowca mówi, przepraszam, nie jesteśmy w stanie zabrać wszystkich, tylko 12 osób. No i dają najstarsze babcie i jakieś ciocie. I wyobrażasz sobie, jak wygląda wesele, gdzie są najstarsze babcie i ciocie? Ile tam jest radości? Tyle zdrowia jest w syntetycznych witaminach. No i dobra, idziemy dalej. Ćwiczenia fizyczne. Prosta rzecz. Dbanie o ruch. Bieganie. Ćwiczenie. Chociaż systematyczne spacery. Bycie na świeżym powietrzu. Te wszystkie rzeczy powodują, że jesteś zdrowszy. A zdrowie jest ważne. Inne z mądrości ludowych mówi, w zdrowym ciele zdrowe ciele. Znaczy, w zdrowym ciele zdrowy duch. A niektórzy mówią, że w zdrowym ciele zdrowy huch. Jakkolwiek. Jeżeli twoje ciało jest zdrowe, zupełnie lepiej i inaczej funkcjonujesz. To takie ciekawe, tak na marginesie dzisiaj, trochę luźnych skojarzeń, ale niech będzie, może gdzieś komuś tam się przyda. Kiedy jeszcze pracowałem w ośrodku dla uzależnionych, zobaczyłem, że bardzo wielu ludzi, którzy się uzależniło, kiedy wychodzili z uzależnienia, mieli nabytą schizofrenię. To taki skutek uboczny narkotyków. Czasami możesz się nie uzależnić, a schizofrenii możesz się nabyć. Więc nie warto próbować. Okej. Więc prawdziwe błogosławieństwa. W jaki sposób możesz mieć te prawdziwe błogosławieństwa? Ja bym zwołał do Boga, oczywiście. Ale to nie jest audycja, to jest audycja dla ludzi, tak? I ludzie są tacy, którzy wierzą w Boga i nie wierzą. Niezależnie, czy wierzysz, czy nie wierzysz w Boga, to prosta metoda na osiągnięcie tego, co chcesz, jest taka. Po pierwsze, rozpoznaj, co naprawdę chcesz. A po drugie, zrób 4 proste kroki i zobacz, jak to prosto działa. Pierwsza rzecz, rozwiń swoje marzenie. Zostaniemy przy tych 3 sferach, które rozwijam. To może chodzić o finanse, jakie masz marzenia, jaki chciałbyś mieć status finansowy. To może chodzić o relacje, jak chciałbyś, żeby wyglądały relacje twojego życia. To może chodzić o zdrowie, jak chciałbyś wyglądać, jak chciałbyś się czuć, jakie chciałbyś mieć kondycje. Marzenie. I tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Marzysz, 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 masz sobie ile chcesz. Później, kiedy już sobie pomarzysz, już wiesz, w jaką stronę chcesz iść, pomyśl sobie, jaki może być weryfikowalny cel. Co to znaczy? Weryfikowalny, czyli sprawdzalny. A więc zapisujesz sobie, powiedzmy, zarabiam regularnie 10 tysięcy miesięcznie. Mam duży 200-metrowy dom. Ja mam samochód i moja żona ma samochód. Kupiony w salonie, które stać nas na serwisowanie i możesz rozwijać, tak? Ale jesteś w stanie to zweryfikować, czy regularnie co miesiąc zarabiasz 10 tysięcy.
Jesteś w stanie zweryfikować, czy masz dom, który ma 200 metrów. Jesteś w stanie zweryfikować, czy masz dom, samochód kupiony w salonie, jesteś w stanie go serwisować. To jest weryfikowalny cel. Jeżeli chodzi o relacje, tak, to może być rodzina i dwójka dzieci, to może być grupa przyjaciół, tak. To może być częste spotykanie się z ludźmi, którzy są jacyś wartościowi, czy od których możesz się coś nauczyć. To możesz wszystko zweryfikować. Jeżeli chodzi o zdrowie, ile chcesz ważyć, jak często i w jaki sposób chcesz ćwiczyć, to są wszystko weryfikowalne cele. Czyli masz marzenia, masz weryfikowalne cele, czyli coś, do czego dążysz. I trzecia rzecz bardzo ważna. Co w związku z tym zrobię w najbliższym czasie? No, powiedzmy, jeżeli chodzi o bogactwo, odłożę jakąś sumę, poczytam jakąś książkę. Jeżeli chodzi o relacje, przynajmniej 3 wieczory w tygodniu spędzę z przyjaciółmi, a nie będę siedział sam w domu i oglądał telewizję. Jeżeli chodzi o zdrowie, codziennie zrobię 10 pompek. To jest takie proste rzeczy, tak? Bo chodzi o to, żeby one właśnie były proste. Wiesz, te pierwsze marzenia, weryfikowalne cele, to są jak ideały, tak? Ideały są jak gwiazdy. Czasami może ich nie dosięgniesz, ale warto się nimi kierować. No i w momencie, kiedy ustaliłeś sobie, co zrobisz na przykład w najbliższym tygodniu, załóżmy, dzisiaj jest niedziela, kończysz tą audycję, myślisz sobie, bierzesz jakiś zeszyt, myślisz sobie o marzeniach, zapisujesz weryfikowalne cele i zapisujesz, co zrobisz w tym tygodniu. I za tydzień przesłuchasz też audycji kolejnej i sprawdzisz sobie, czy to, co miałeś zrobić, zrobiłeś, czy nie. I to ważne pytanie, dlaczego? To jedno z ważniejszych pytań. Nie, czy zrobiłem, czy nie zrobiłem, a dlaczego mi się udało lub dlaczego mi się nie udało? Bo może być tak, a 10 pompek, nie udało mi się, jednak się okazuje, że 5 pompek to jest dla mnie wyzwanie. Albo odwrotnie, zrobiłem 10 pompek, ale robiłem przez 3 dni, znudziło mi to się, bo okazało się, że spokojnie mogę robić 20 pompek, a to było dla mnie nudne. Więc to są tego typu rzeczy. Okej. Więc myślę, że jasne, proste i zrozumiałe. Więc bardzo ważne jest wiedzieć, co się chce, a ja bym chciał powiedzieć, co ja chcę. Szukam kontaktu z ludźmi, może ty jesteś takim człowiekiem, albo kogoś znasz, daj mu moje namiary, który chce zostać szkoleniowcem lub coachem, a także szukam ludzi, którzy organizują szkolenia ze środków unijnych. To są dwie rzeczy. Ludzi, którzy chcą zostać szkoleniowcem, coachem lub organizują szkolenia ze środków unijnych. Tego szukam. Oczywiście szukam też sponsorów, w znaczeniu, że jeżeli sponsorujesz audycję, to właśnie na początku każdego miesiąca wysyłam jakieś e-booki z wartościową wiedzą dla tych, którzy są sponsorami. Jeżeli sponsorowałeś chociaż raz, napisz do mnie, dołączę cię do listy i będę wysyłał. Powiadam i zapowiadam wysłanie newslettera, ale dużo rzeczy jeszcze jest nie do końca przygotowane, więc jak przygotuję, wyślę, możesz się też dopisać do listy newsletterowej, cokolwiek. Życzę ci, żebyś był jasno skoncentrowany na tym w życiu, co chcesz, żebyś to osiągnął i dobrze się przy tym bawił. Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Słuchajcie kontestacji.